Cześć, z tej strony Kejka Wilku. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 22. W tym odcineczku zajmiemy się oraniem pól, bo dwa pola mam do zaorania. Bo mam włączoną taką opcję, że co jakiś czas trzeba orać pole. No i muszę je zaorać. Świeżutka trawa tu rośnie. Ciekawe, kiedy będzie można ją ściąć, pewnie za miesiąc jakoś. O, bo właśnie, zima się skończyła. Co to ma być? A muszę włączyć śnieg, bo musiałam go wyłączyć tak dla dobra roślin. No i jest śnieg włączony, także fajnie. Będziemy mieli śnieg na następną zimę. Krótka tu zima. Trzeba przyznać, że ona z 2 miesiące trwała, jak nie krócej. Jakoś tyle, nie wiem, nie pamiętam. No, jak zwykle źle zebrałam siano, no ale nie będę się srać, go zbierać, nie wiadomo jak dobrze, bo mi się nie chce. Za siano, słomę się nie dostaje, jakoś nie wiadomo ile pieniędzy. Także nie jest źle, nie jest aż tak źle. Właśnie, mam jeszcze kiszonkę do przewiezienia. W sumie mogę mu zebrać przyczepą samozbierającą, bo mamy w końcu przyczepę już kupioną. Ciekawe, czy te kamienie będzie można teraz zebrać, bo próbowałam je zebrać i się nie dało zebrać. Nie wiem dlaczego. Może to dlatego, że najpierw muszę zaorać pole, albo może są za małe jeszcze, żeby je zebrać. Nie wiem. Sprawdzę po nagrywaniu. Czy da się je zebrać? Jak się będzie dało, to mamy już roboty na następny odcinek. To jest rzecz, której nienawidzę. Orać pola. Nie wiem dlaczego. Dużo bardziej lubię kultywować pole niż je orać. Jakoś tak nie wiem. No. Jezu! Mam okulary i jestem ślepa. Nie wiem. Nie umiem trafić. O, mam do Was pytanie. Kto z Was był na filmie z FNAF-a? Bo ja miałam iść, ale ostatecznie nie poszłam. Jak ktoś był, to niech napisze w komentarzu, jak się podobał. Bo ja będę musiała sobie obejrzeć go w domu, bo już go chyba nie ma w kinach, nie wiem. Ostatnio sprawdzałam, to nie było. Także raczej w domu będę. Boże, raczej w domu go będę musiała obejrzeć. Ale to. Ten traktor się zacina na tym błocie. To dlatego, że pewnie jest skultywowane. Normalnie drifty można robić na tym, w tym miejscu. Tam jak była zima w farmingu i jak się fajnie te moje traktorki ślizgały. Z jednej strony fajnie, bo się można pobawić w driftami, ale z drugiej strony jak mnie zachwieje i się wywrócę, to już mam problem. To nie mały problem. No serio. Tyle miejsc ominęłam. No, no brawo ja. Brawo ty, brawo ja. Mam 90 tysięcy. Tak w sumie to całkiem sporo. Mogłabym sobie coś za to kupić. Ale tak ogólnie to czekam. Aż sobie zbiorę hajs, żeby kupić sobie. Podnoś. Żeby sobie kupić tira. No może jeszcze nie teraz, nie w tym momencie. Ja sobie tego tira kupię, jak sobie uzbieram na niego hajs. To będzie jak sprzedam zboże, które zebraliśmy. Tylko wiadomo, to dopiero będzie w lutym chyba. Nie wiem, coś koło tego. Chyba w lutym była najwyższa cena. Ale już nie pamiętam tak dokładnie. Boże, nienawidzę okresowej orki. To jest po prostu tak drażniące dla mnie. Nie wiem jak wy, ale ja się cieszę, że mam nowy mikrofon. I ci, którzy nie oglądają Minecrafta, już na pewno zauważyli, że co tu się dzieje, nowy mikrofon. Bo w Minecrafcie już mam nagrane odcinki z nowym mikrofonem, a z Farminga to są pierwsze odcinki z nowym mikrofonem. Także witam serdecznie. Nowy mikrofonik śmiga. Hula i działa pięknie. Jak i również mam do Was informacje, jeżeli odcinki byłyby trochę krótsze, trochę
gorzej zmontowane, czy nie wiem, czy coś takiego, to przepraszam, ale jestem podczas przeprowadzki w miejsce niedocelowe jeszcze. Także nie miejcie do mnie pretensji, bo to nie do końca jest moja wina i nie mam nie wiadomo jak mega dużo czasu na nagrywanie. Jakby chyba rozumiecie. Nie zawsze jest kolorowo w życiu. Czasem trzeba się trochę przemęczyć, ale trochę się przemęczę, a potem będzie fajnie. Teraz pójdę do mojego domku nowego. Dobra, trochę krzywo wyszła ta orka, ale to tam wiecie, co za różnica. I tak jeszcze będę musiała to wszystko skultywować, także co za problem. No i ja mam chyba kultywator połączony z siewnikiem. Nie wiem, nie pamiętam. Naprawdę. Kupiłam sobie nową maszynkę. Tak mi się wydaje, że to jest kultywator z siewnikiem. I nie wiem, co to jest. Brawo ja. Właśnie widzę, że ludzie już sadzą tutaj różne owocki, tak. Tam rosną owoce. Nie wiem, co tam rośnie, ale widzę, że sadzą. No to ja też muszę zacząć już sadzić. I z tego, co pamiętam, to ja chyba na tym małym polu, gdzie są szklarnie, już chyba coś posadziłam. Nie wiem, nie mam głowy do zapamiętywania takich rzeczy. Mam na głowie też dużo innych rzeczy do zapamiętania, ważniejszych niż to, czy i coś innego zostało zrobione w jakiejś grze. Ja czasem nie pamiętam poprzedniego odcinka, czasem. W sumie prawie zawsze nie pamiętam, co robiłam w poprzednim odcinku, także u mnie to norma. Pamięć rodzinna, że tak to nazwę. Kiedyś się nawet pojawiła pełna nazwa. Może ktoś wynajdzie w jakim filmiku. Tam było podane moje nazwisko. Tak, dokładnie. No i co? No to lecimy z orką, trzeba... No w sumie już niezły kawał jest zaorany. Nie jest w sumie tak źle. Myślałam, że będzie. Bo nie lubię orać pola. Nie wiem dlaczego. Od kiedy grałam w Pure Farming, to pierwsze co, to znienawidziłam oranie pola. To była pierwsza rzecz, która mi się nie spodobała. Może dlatego, że to trwało strasznie długo. No i że ta orka chyba była... znaczy ta orka, no ten pług był chyba jeszcze mniejszy niż ten. Nie wiem, czy był mniejszy. Chyba taki sam, ale ja jeszcze wtedy nie umiałam grać. To było takie... No dość trudne dla mnie. Zaoranie pola. I to pole w sumie było większe chyba od tego. Ale ja to robiłam równo, równiusieńko. Kratka po... Jezu, jak ja się z tym bawiłam. Ja orałam tamto pole chyba... Nie, na dół. Z godzinę ponad? Albo dwie? To była przesada, ile czasu mi to zajmowało. Pamiętam w Pure Farming, to było tak, że ja sobie plony zbierałam co 3 dni jakoś. Nawet do tej pory pamiętam co ile. A sady, Boże, jakie sady były opłacalne. Jezu, pamiętam, że mi się po niedługim czasie już cała suma tego sadu zwróciła. A to nie była mała kasa, bo to było 30 albo 40 tysięcy. Bo w sadzie co 3 albo 4 dni rosły jabłka, za te jabłka było jakoś 20 tysięcy, gdzie w sadzie wystarczyło dolewać wodę i je spryskiwać, żeby bardziej się opłacało je sprzedawać. No to tak naprawdę tyle. I tak dużo hajsu za prawie nic nie robienie. To naprawdę bardzo opłacalny interes był tam. Ja tam miałam jakieś zwierzęta, miałam tam kury. No i to w sumie tyle. No w sumie tutaj też mam tylko kury. Ale to bardziej dlatego, że po prostu nie wiem do końca, jak się zajmować tymi zwierzętami. I no w sumie to główny jest powód, dlaczego nie mam innych zwierząt. Musiałabym sobie obejrzeć jakieś tam tutoriale, żeby wiadomo, więcej się tam dowiedzieć na temat tego, jak się tam nimi zajmować, czy mi się opłaca to, czy jeszcze nie. No bo tutaj wiadomo, gdzieś trzeba sprzedawać później te rzeczy. No i mnie interesuje, czy świnie się po prostu sprzedaje na mięso, no bo co z nich innego się niby robi. Nie wiem. Ciekawe, czy kurczaki da się sprzedawać na mięso. Miałam zamiar sobie w przyszłości zrobić taką samowystarczalność. No to taką, mam taki plan. Mieć jedną krowę,
byka. No i wiadomo tam, krowę dopuszczać z bykiem, wtedy gdy młode już nie będzie piło mleka od mamy. No i wiadomo, jak już nie będzie piło mleka, no to albo je sprzedać, albo je po prostu zjeść. No, wziąć i se zjeść. Wiadomo, że przebadać trzeba jeszcze najpierw to mięso. Ale no po prostu, no nie wiem, bo dość dużo pieniędzy jest za sprzedawanie krowy. Tym bardziej takiego cielaczka. Ale nie wiem, może bym sobie sama wzięła i chciała skosztować. Bo krowy nie dają mleka, jeżeli nie mają młodych. A ja nie chcę mieć 20 krów, bo po co mi 20 krów? Jedna krowa to już będzie za dużo mleka dla mnie, no. No wiadomo, że nie tylko dla mnie, no ale i tak będzie za dużo. Krowa potrafi dać 20 litrów dziennie. To ja nie wypiję, czy nawet jakby była 10 osób, to 20 litrów mleka nie wiem, czy byśmy wypili. No musielibyśmy pić je zamiast wody. Dla mnie nie ma problemu, ale no czasem jednak chciałabym wypić. O Jezu. Ale czasem jednak chciałabym wypić coś innego niż mleko. Uwielbiam mleko pić, co prawda, ale wiadomo, no, nie można w kółko tego samego. Jezu, wezmę se, zaoram te nierówności, bo mnie to drażni, że robię takie kółeczka tutaj wszędzie. O, się zrobi tako i będzie w miarę równo. No, w miarę. W miarę mi wyszło. Się doora zaraz tam. No i wyjdzie taka prosta linia i będzie się łatwiej orało. Bo to takie slalom to bez sensu. Nie ma to sensu żadnego robić takie coś. No i wracając do tej mojej samowystarczalności. No to mam taki plan jeszcze do tego, wiadomo, świnie. No bo świnie to jak jest w ciąży, to potem rodzi się dużo świnek. Wiadomo, te świneczki sobie tam urosną. No i już je można na mięsko. A tyle mięsa, ile daje świnka. O Jezu, ile to ludzi może wykarmić taka jedna świnia. No bo tak naprawdę praktycznie z wszystkiego da się zrobić żarcie. Z flaków, no to flaki, no. I tam jeszcze jakieś inne jedzonko. No wiadomo, chyba nawet z nosa się coś robi. Ja nie wiem, ja się tam nie znam. Tak dokładnie. Składu mnie nie obrzydza to, bo niektórych ludzi to obrzydza, że jak usłyszą, z czego się robi parówki, to przestają mieć parówki. Mnie to tam nie obrzydza. No, nie wiem tak dokładnie z czego robią. Ale dla przykładu, nawet jakbym sobie wzięła, zabiła taką krówkę, to jest taka zupa. Chociaż nie, to chyba no, się nazywa ogonówka. Tylko nie wiem, czy to się nie robi tej zupy z ogona byka, tylko czy też z ogona krowy. Nie wiem. No i wiadomo, jeszcze tam kury. To podstawa, no to jajka, no i kurki na obiad, no i może jakieś króliczki, chociaż tego nie jestem pewna, no i jakieś tam kaczki. Kaczki też są dobre, są smaczne. Nigdy nie jadłam, ale z tego co wiem, są pyszne. Dobra, ale ja tu gadu gadu, ja tu trzeba robić. Trochę będzie z tym zabawy. Dobra, weźmy się na taką kamerkę. Serio, takie miejsce ominęłam? Boże, ile... Tutaj miejsce ominęłam, co jest? Tu cudownie sobie posadziłam plony, naprawdę. Ty, z tej perspektywy w sumie nie wydaje się wcale taki duży ten tchwaszczacz. Tchwaszczacz, czy jak to się tam nazywa. Ciekawe, czy jak zrobię takie coś, to będzie git, chyba nie. Dobra, wezmę się, trochę cofnę. No teraz chyba będzie gites. No i tak ogólnie w tym momencie już mamy zaorane jedno pole. Także gites, gitunio. O, jak super. Widzę, gdzie są moje ślady. Także jest to pomocne, o dziwo. No kurde, ale tutaj taką przestrzeń nie posadziłam. Jak to się mogło stać? No nie wiem. Dobra, trudno się mówi. Nic na to nie poradzę już przecież. Patrzcie, bo jak ja się tak ocofnę, to ja, czy ja się nie cofam na taką odległość idealną? Nie wiem, ale trochę się przybliżę jakby. No i w ten sposób właśnie odchwaszczarką sobie usuwam dookoła trawę.
No trudno, no coś za coś jednak. O, tutaj widzę chwasty. Widzę chwasty. Widzę. I nie widzę chwast. Czy tam został chwast? Czy mi się wydawało? Wow, jak na ukos poleciałam. Co jest? Widzę, że to chwaszczanie będzie upośledzone. Bardzo upośledzone będzie. Jakbyście tam słyszeli jakieś hałasy w tle, to sorry. No i co ja jadę? Znowu po tej samej drodze jakby. Nie wiem. Może teraz się odchwaści. Dobra, to chyba nie jest chwast po prostu, ale to się tak fajnie chwieje. Te roślinki. To jest bardzo fajny widok, nie wiem, mi się podoba. Boże, jak ja to krzywo robię, no normalnie jadę pewnie po tym samym miejscu, co przed chwilą. Tym razem się równo ustawię. I chyba tym razem będzie dobrze. Najmniej mam taką nadzieję. Dobra, ale ja już sobie wezmę, poodchwaszczam to pole, a ja się z wami widzę, jak już będę orać tamto następne pole. Dobra, aktualnie w grze jest no blisko 21 i dopiero skończyłam to robić. Także wstaniemy sobie. Może o 6. Sprawdzimy, czy już jest dzień o 6. No i odchwaszczone jest jedno pole, dwa pola są zaorane i wydam. Co jest? Straciłam! Nie podoba mi się to. Co tu robi ten kłoda? Macie tu nie być. Idź mi stąd. No. Właśnie, to ja sobie pozabieram te gałęzie. To tu mnie denerwują, o. To jedynie co to wymaga wałowania, ale wały są za drogie. Ich to ja nie dam rady kupić. Nawet w którymś z odcinków, które były, nie wiem, jakiś czas temu, to mówi, to nawet sprawdzaliśmy, ile kosztują wały, to strasznie drogie były. No i dlatego ich nie kupię, bo są za drogie. 91 kilo. No, ta postać jest widać, że strongmanem. 91 kilo. O, no biec nie można, no błagam. To tylko 91 kilo. 2 metry to ma ponad. Ta gałąź. Dobra, już mnie jest potrzebna. No i co? Spójrzcie, jak pięknie zaorane pole. A właśnie, jeszcze sobie sprawdzimy, czy da się zbierać te kamienie. O, to pole trzeba sprawdzić. No, jakie cudowne, cudownie zaorane. I tak to ma wyglądać. No i fajnie. Ale wydaje mi się, że teraz można zebrać te kamienie, bo maszyny mi się będą psuły od tych kamieni. Tak nie może wyglądać. Trzeba coś z tym zrobić. Gdzie jest mój jakiś traktor? W ogóle ten traktor to już trochę zniszczony jest. Ma trochę dużo uszkodzenia i no i ma dość mało paliwa już. Tego wezmę sobie tego. O, ten praktycznie w ogóle nie jest uszkodzony. Tamten ma już 13 godzin przejechanych. Ten ponad 8. No, dobra, tego będę używać jak na ten moment. Teraz gdzie jest? O, jest tutaj ta maszyna. Dobra. No to sprawdzimy. Może będzie można zbierać te kamienie. Mam taką nadzieję, bo jak nie, to nie wiem, co ja z tym zrobię. Dobra. No i sprawdzamy. Zbiera? Zbiera kamienie! Dobra. W końcu, Boże. No to teraz mam zabawy. Nie wiem, czy mi się to chce robić. Chyba sobie zatrudnię jakiegoś pracownika, żeby to za mnie zrobił. Bo jak ja widzę, ile tych kamieni tu jest, to naprawdę mi się odechciewa. Dobra, no ale ja się tym zajmę. Teraz poza odcineczkiem, albo w następnym odcineczku może się tym zajmiemy. Także ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę miłego dnia lub wieczora i cześć! Nie ma
nie ma, nie ma to jak w klubie.